Cześć, z tej strony Adrian. Czas na kolejny materiał z serii Akademia Elektryka. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się przekaźnikami elektromagnetycznymi i ich podstawowymi funkcjami. Zapraszam! Przekaźniki elektromagnetyczne służą do sterowania w układach automatyki przemysłowej oraz domowej, np. do sterowania oświetleniem, wentylacją, ogrzewaniem czy też sygnalizacją. Omówię ich przeznaczenie i zasadę działania na podstawie kilku wybranych modeli produkowanych przez firmę FNF w Pabianicach tuż obok Łodzi. Dziś zacznijmy od wytłumaczenia sobie, co to są przekaźniki elektromagnetyczne i po co tak właściwie się je stosuje. Otóż moi drodzy, przekaźniki elektromagnetyczne działają na zasadzie elektromagnesu. To znaczy, po podaniu zasilania, prąd płynący w uzwojeniu cewki przekaźnika wywołuje pole magnetyczne, które przyciąga stalową zworę, zwaną też kotwicą, zamykającą lub otwierającą odpowiedni zestyk lub ich zestaw. Mówiąc prościej, przekaźniki poprzez załączenie przekazują dalej sygnał, zależnie od rodzaju, może to być np. sygnał niskoprądowy, napięciowy lub sygnały o potencjale zerowym. Elektromagnes przekaźnika działa na niskie napięcie i wystarczy mały prąd do zadziałania, a w obwodzie styków roboczych może być spory prąd i znacznie większe napięcie. Warto dodać, że przekaźniki są stosowane do podawania sygnałów sterujących. Zazwyczaj prąd roboczy ze styków wynosi od 1 do 10 A. Przy sygnałach o większym obciążeniu, np. wykorzystywanych do załączania napędów, silników elektrycznych, należy zastosować styczniki elektryczne. Rodzaje ze styków stosowanych w przekaźnikach. Zestyk zwierny NO, czyli styk normalnie otwarty, który zamyka się przy zadziałaniu zwory. Zestyk rozwierny NC, styk normalnie zamknięty i otwiera się przy zadziałaniu zwory. Oraz zestyk przełączny. Po omówieniu i zapoznaniu się, czym jest i do czego służy przekaźnik elektromagnetyczny, przyjrzymy się gotowym produktom firmy FNF. Przekaźnik elektromagnetyczny PK2P występuje w 5 różnych wersjach, z czego każda wersja różni się tylko napięciem zasilającym cewkę przekaźnika, to jest 12 V AC-DC, 24 V AC-DC, 48 V AC-DC, 110 V AC-DC oraz 230 V AC. W praktyce oznacza to tyle, że przy zastosowaniu urządzenia o oznaczeniu PK2P 12 V należy podać napięcie zmienne lub stałe 12 V na styki 1 i 3, by nastąpiło załączenie przekaźnika i wysterowanie styków NONC. Przekaźniki PK2P, niezależnie od wybranego rodzaju zasilania, posiadają dwa styki o maksymalnym obciążeniu prądowym 8 A każdy. Model przekaźnika PK2P wyposażony jest w dwa styki przełączne NONC, które możemy wykorzystać do załączania lub wyłączania urządzenia bądź grupy urządzeń, czy po prostu obwodu sterowniczego. Przekaźnik elektromagnetyczny PK3P występuje w 5 różnych wersjach, z czego każda wersja różni się tylko napięciem zasilającym cewkę przekaźnika i ponownie 12 V AC-DC, 24 V AC-DC, 48 V AC-DC, 110 V AC-DC oraz 230 V AC. W praktyce oznacza to tyle, że przy zastosowaniu urządzenia o oznaczeniu PK3P 48 V należy podać napięcie zmienne lub stałe 48 V na styki 1 i 3, by nastąpiło załączenie przekaźnika i wysterowanie styków NONC. Przekaźniki PK3P, niezależnie od wybranego rodzaju zasilania, posiadają styki o maksymalnym obciążeniu prądowym 8 A każdy. Model przekaźnika PK3P wyposażony jest w 3 styki przełączne NONC, które możemy wykorzystać do załączania lub wyłączania urządzenia bądź grupy urządzeń, czy po prostu obwodu sterowniczego. Przekaźnik elektromagnetyczny PK4PZ występuje w 5 różnych wersjach, z czego każda wersja różni się tylko napięciem zasilającym cewkę przekaźnika. To jest 12 V AC-DC, 24 V AC-DC, 48 V AC-DC, 110 V AC-DC oraz 230 V AC. W praktyce oznacza to tyle, że przy zastosowaniu urządzenia o oznaczeniu PK4PZ 110 V należy podać napięcie zmienne lub stałe 110 V na styki 1 i 3, by nastąpiło załączenie przekaźnika i wysterowanie styków NONC. Przekaźniki PK4PZ, niezależnie od wybranego rodzaju zasilania,
posiadają styki o maksymalnym obciążeniu prądowym 8 A każdy. Model przekaźnika PK4PZ wyposażony jest w dwa styki przełączne NONC oraz dwa styki zwierne NO, które możemy wykorzystać do załączania lub wyłączania urządzenia bądź grupy urządzeń, czy po prostu obwodu sterowniczego. Przekaźnik elektromagnetyczny PK4PR występuje w 5 różnych wersjach, z czego każda wersja różni się tylko napięciem zasilającym cewkę przekaźnika. To jest 12V AC-DC, 24V AC-DC, 48V AC-DC, 110V AC-DC oraz 230V AC. W praktyce oznacza to tyle, że przy zastosowaniu urządzenia o oznaczeniu PK4PR 230V należy podać napięcie zmienne 230V na styki 1 i 3, by nastąpiło załączenie przekaźnika i wysterowanie styków NONC. Przekaźniki PK4PR, niezależnie od wybranego rodzaju zasilania, posiadają styki o maksymalnym obciążeniu prądowym 8 A każdy. Model przekaźnika PK4PR wyposażony jest w dwa styki przełączne NONC oraz dwa styki rozwierne NC, które możemy wykorzystać do załączania lub wyłączania urządzenia bądź grupy urządzeń, czy po prostu obwodu sterowniczego. Wszystkie przedstawione przekaźniki elektromagnetyczne, jak podaje producent, mają możliwość zasilania napięciem stałym bądź zmiennym zgodnie z wybranym przez Was wariantem. Na przykład model PK3P 48V zasilamy tylko napięciem 48V AC-DC. Pamiętajcie, by podłączyć tylko jedno z wybranych napięć, stałe lub zmienne. Poprawnie podane zasilanie w każdym przypadku jest sygnalizowane diodą LED w kolorze zielonym. Dopuszczalna temperatura pracy urządzeń waha się w zakresie od minus 25 do plus 50 stopni Celsjusza, a sam ich montaż odbywa się przy wykorzystaniu szyny TH35. Stopień ochrony prezentowanych przekaźników elektromagnetycznych to IP20. Na wyjściu do dyspozycji mamy separowane styki NONC o obciążalności do 8 A każdy. W przypadku, gdybyśmy chcieli podłączyć odbiory o większych mocach, należałoby do tego celu wykorzystać stycznik. Pamiętajcie, że dla ułatwienia produkty firmy FNF zazwyczaj posiadają nadrukowany schemat podłączenia urządzenia na obudowie. Umiejętność wykorzystania tego schematu znacznie skraca czas procesu podłączania nowych urządzeń do obwodu elektrycznego. Pamiętajcie, że w każdym przekaźniku elektromagnetycznym firmy FNF styki odpowiedzialne za zasilanie cewki przekaźnika to 1-3. Natomiast do zacisków 2, 5, 8 oraz 11 podłączamy sygnały, które chcemy przekazywać poprzez załączenie cewki stykami 1-3. Pozostałe styki są ze stykami NONC w zależności od wybranego modelu przekaźnika. Zatrzymajmy się na chwilę i omówmy zasadę działania przekaźników elektromagnetycznych na konkretnym przykładzie. Mamy do dyspozycji przekaźnik 4PR 230V. Podajemy na styki 2, 5, 8 oraz 11 napięcie plus 24V, a do styków 4, 6, 7, 9, 10 i 12 podłączamy żarówki o napięciu znamionowym 24V, przy czym każda żarówka jest podłączona do sygnału GND. Jak myślicie, które odbiorniki nam się załączą? Tak, macie rację, wszystkie żarówki podłączone do zacisków styków NC będą się świeciły. Zgodnie ze schematem na kolor czerwony, pozostałe źródła światła będą wygaszone. A co się stanie, gdy podamy zasilanie 230V na styki przekaźnika 1-3? Zgadza się, załączymy cewkę, która nam przesteruje styki NONC. Pamiętajcie, że po zaniku napięcia na cewce przekaźnika styki NONC powrócą do pierwotnego położenia. Po załączeniu cewki przekaźnika i przełączeniu styków NONC, w naszym przypadku, jak na poniższym schemacie, zapalone żarówki w kolorze czerwonym zgasną, natomiast zaświecą się żarówki w kolorze zielonym podłączone do zacisków styków NO. Zwróćcie uwagę, że sygnalizację świetlną możemy zastąpić dowolnie wybranymi innymi urządzeniami. Wyobraźcie sobie, że zasilanie cewki przekaźnika jest przekazywane przez kontaktor zamontowany w oknie, a zamiast zielonych żarówek podłączymy głowice termostatyczne zamontowane na grzejnikach w naszym pokoju.
Tym samym otrzymamy część układu sterowania ogrzewaniem, w skrócie po otwarciu okna zostaną wyłączone grzejniki. Ze względu na to, że napięcie zasilające cewkę oraz sygnały przekazywane przez styki przekaźnika są od siebie odseparowane, bardzo często mogą to być i zazwyczaj są to sygnały o różnych potencjałach czy napięciach. Jest to też jedno z zabezpieczeń wejść i wyjść sterowników programowalnych PLC przed przepięciami, zwarciami w układach sterowania. Przekaźnik jest dużo łatwiej oraz taniej wymienić niż sterownik, gdzie często potrzebny jest kosztowny programator, by na nowo zaadresować komórki pamięci bądź wgrać program. Na stronie internetowej producenta, link w opisie, znajdziecie szczegółowe dane techniczne oraz dokładne schematy każdego z omawianych w dzisiejszym filmie przekaźników elektromagnetycznych. A na dziś to wszystko. Zapraszam na kolejne odcinki z serii Akademia Elektryka. Trzymajcie się, hej!